Dzisiaj mamy najpiękniejszy dzień w roku, bo mamy Dzień Dziecka. Każdy z nas jest dzieckiem. Do waszej dyspozycji, słuchajcie, są dmuchańce, firma WKE, Aneta i Jarosław Iwaniuk. Możecie też sobie tutaj pokosztować waty cukrowej, popcornu, ale też zapraszamy was do animacji, do korzystania z animacji, które prowadzi Teatr Tańca Antidotum. Jest z nami nasza pani Sylwia Zdąkiewicz i myślę, że będą bardzo fajne cyrkowe sztuki, których możecie się nauczyć. Zapraszamy również do stoiska Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie czeka na was loteria fantowa, czekają inne atrakcje. Ja zapraszam was do wspólnego malowania, być może będzie można sobie zdjęcie jakieś zrobić fajne na tym, co namalujecie. Zapraszam też do was, jeżeli ktoś z was chciałby dzisiejszy dzień uczcić jakimś serduszkiem, kwiatuszkiem na policzku, to służę pomocą, jak najbardziej, gdzieś mogę was tam troszeczkę pomalować. Loterię fantową przygotował dla państwa Klub Twórców Rękodzieła Artystycznego, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim. Więc jak najbardziej, słuchajcie, los naprawdę niedrogo, a można fajne rzeczy wylosować. I myślę, że jest niespodzianka, bo nigdy nie wiadomo, co się wylosuje. Organizatorem dzisiejszego festynu jest Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest ze mną pani kierownik ośrodka, pani Ania Sawczuk. I oczywiście impreza odbywa się pod patronatem wójta gminy Janów Podlaski, pana Leszka Chwetczuka. Zapraszamy państwa do wspólnej zabawy, do korzystania z atrakcji. Dmuchańce dzisiaj, proszę państwa, macie gratis dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Natomiast inne atrakcje też są gratis, bo instruktorzy z Antidotum również są do państwa dyspozycji. Zapraszam bardzo serdecznie. Chciałabym też złożyć życzenia wszystkim naszym milusińskim. Słuchajcie, kochani, dużo słoneczka dla was, dużo radości, uśmiechu, zdrowia, wszystkiego co najlepsze. Abyście każdy dzień kończyli z uśmiechem, każdy dzień zaczynali z uśmiechem i żeby to wasze dzieciństwo było naprawdę takie dziecięce, bez problemów, bez trosk, tylko z takimi jasnymi kolorami. Najlepszego. Lepszego każdego dnia bez stresu, jak powiedziała pani dyrektor. I zapraszamy was po takie specjalne czarodziejskie piłeczki, które wam pomogą odreagować każdą przykrą sytuację, po książeczkę, po smyczkę i jeszcze inne jakieś tam drobiazgi, które sobie wybierzecie. Drogi dzieci, z tej okazji chciałbym jeszcze raz, po raz kolejny złożyć wam najlepsze życzenia. Życzę wam dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień i jak najwięcej takich dni, gdzie możecie się cieszyć wspólnie z rodzicami właśnie w takim pięknym miejscu, jakim jest nasz skwerek. Gmina Janów Podlaski pamięta o najmłodszych. Tak właśnie, cieszę się bardzo, że po raz kolejny możemy się spotkać tutaj na skwerku, organizując naszym najmniejszym mieszkańcom tak piękne wydarzenie, jakie jest właśnie Dzień Dziecka w plenerze. I cieszę się bardzo, że tak duża grupa dzieci przybyła tutaj, może się z nami bawić, korzystać z tych dobrodziejstw, które przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod oczywiście patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, przepraszam, to jest najważniejszy, a organizator tego wszystkiego. Cieszę się bardzo, że ta impreza się przyjęła i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli, można powiedzieć, cyklicznie organizować takie Dni Dziecka na naszym skwerku. Tutaj przy właśnie dźwiękach wody, przy fontannie, naprawdę jest to fajne miejsce, gdzie można wypocząć, a przy okazji z dziećmi dobrze się bawić.